Szczęść Boże, Justyna Burza, czas na informacje dnia. Zapraszam. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wyjaśnia przyczyny zatrucia Odry, a specjalny zespół śledczy szuka winnych. Dotychczas przesłuchano ponad 200 świadków. Obecnie stan rzeki poprawia się, a woda pitna jest bezpieczna. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska bada ponad 300 próbek wody z Odry. Część trafiła do instytucji zagranicznych z Czech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Najnowsze analizy wskazują jednoznacznie, to nie rtęć była przyczyną śnięcia ryb. Nadal nie znamy jednak dokładnej przyczyny katastrofy. Wokół zatrucia Odry pojawiło się wiele hipotez. Podwyższenie temperatury wody, nawet mierzonej tutaj na Odrze 25, nawet do 30 stopni w tej warstwie powierzchniowej. Niskie stany wód, zasolenie, dużą rolę miało uruchomienie osadów dennych. Obecnie stan rzeki poprawia się. Wysokie natlenienie utrzymuje się w 1/4 punktów poboru. Pozostaje problem zasolenia, które miejscami przekracza normę 6-krotnie. Jeśli to nie były warunki naturalne, to były to po prostu działania wynikające z tytułu oczyszczalni ścieków, które po prostu spuściły substancje niebezpieczne, nieoczyszczone. Mimo to woda pitna jest bezpieczna. Od kilku dni dochodzenie w sprawie skażenia Odry prowadzi specjalny zespół śledczych. Już 12 sierpnia na moje polecenie jako prokuratora generalnego powołany został w ramach tego postępowania duży zespół śledczy składający się aż z 7 doświadczonych prokuratorów i 5 policjantów, który prowadzi niezwykle intensywne czynności procesowe. W ciągu ostatnich 4 dni przesłuchano 228 świadków oraz przeprowadzono oględziny 12 miejsc na różnych odcinkach Odry. Jutro Estonia anuluje prawie wszystkie wydane Rosjanom przez siebie wizy do strefy Schengen. Liczbę wydawanych pozwoleń na wjazd radykalnie ograniczy też Finlandia. Wcześniej zrobiła to Litwa. Grupa państw, w tym Polska, chcą ogólnego unijnego zakazu wjazdu do wspólnoty dla Rosjan. Sprzeciwia się temu m.in. kanclerz Niemiec. Władze w Tallinie podjęły decyzję o cofnięciu wszystkich wiz do strefy Schengen, które zostały wydane w Estonii obywatelom Federacji Rosyjskiej. Od jutra zamierzamy usankcjonować w zasadzie wszystkie wizy, które wcześniej wydaliśmy, a osoby, które będą posiadać takie wizy, nie będą już wpuszczane na terytorium Estonii. Rosjanie wykorzystują wizy Schengen, za które płacą zaledwie 35 euro do podróżowania po całej Europie bez ograniczeń. Wciąż są one wydawane przez większość państw członkowskich. Kończy z tym Estonia. Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie liczba obywateli rosyjskich przekraczających granice zaczęła wzrastać. Głównym powodem było to, że odmówiono im lotów między Unią Europejską a Rosją. Estonia będzie wydawała tylko wizy humanitarne i rodzinne. Ograniczenia wprowadzone przez estoński rząd dotkną nawet 50 tysięcy Rosjan. Mieliśmy wszystko, byliśmy wszyscy razem i nagle tak się stało. Nie można tego zrobić, przecież musimy być przyjaciółmi. Również rząd Finlandii zdecydował o ograniczeniu o połowę przyjmowania wniosków wizowych składanych przez Rosjan. Fińscy urzędnicy będą przyjmowali tylko 500 aplikacji dziennie, z czego tylko 100 będzie mogło dotyczyć wyjazdów turystycznych. Myślę, że to nie w porządku, że rosyjscy obywatele mogą podróżować, wjeżdżać do Europy, w strefę Schengen, zwiedzać zabytki, gdy w tym samym czasie Rosja zabija ludzi na Ukrainie. Kraje bałtyckie chcą przekonać państwa Unii Europejskiej do wprowadzenia ograniczeń wizowych dla wszystkich Rosjan. Wydawanie wiz jako pierwsza wstrzymała Litwa. Sprzeciwia się temu jednak kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Myślę, że to nie jest wojna narodu rosyjskiego, to wojna Putina i musimy jasno określić ten temat. Tymczasem ponad połowa obywateli Rosji popiera działania Putina. Słowa niemieckiego kanclerza przywołują już Rosjanie, którzy obawiają się zamknięcia granicy. Przekonują, że to łamanie praw człowieka. Kanclerz Germanii skazał, tak jak niemiecki kanclerz powiedział, że to nie ludzie są winni, ale ci, którzy podejmowali decyzję. Tłumaczenia kanclerza Scholza przypominają narrację Niemiec po II wojnie światowej. Społeczeństwo niemieckie próbowało zrzucić z siebie odpowiedzialność za popełnione zbrodnie, wskazuje policja.
politolog Marcin Adamczyk. W tym momencie Niemcy, żeby być spójni wewnętrznie, odnoszą tą samą miarę do Rosji, czyli też, że to nie wszyscy Rosjanie mordują, tylko jakaś grupka i to tak naprawdę ten reżim jest zły, a nie Rosjanie. Sceptycznie do pomysłu całkowitego zakazu wjazdu dla Rosjan odnosi się też m.in. Francja, mówi dr Radosław Tyślewicz. Tutaj mamy taką właśnie sytuację i oczywiście brak jednego głosu wśród państw Unii Europejskiej, czyli znowu Rosja może wykorzystywać ten słaby punkt polegający na konieczności wypracowania wspólnego stanowiska. Estonia nie tylko zamyka swoją granicę dla Rosjan, usunie również wszystkie sowieckie pomniki. W miejscowości Narwa zdemontowano już rosyjski czołg z czasów II wojny światowej. W przygranicznym mieście ponad 80% mieszkańców to osoby rosyjskojęzyczne. To konsekwencja masowych wysiedleń i mordów w trakcie II wojny światowej dokonywanych przez Związek Sowiecki. Reżim rosyjski wykorzystuje te argumenty i tę propagandę dotyczącą II wojny światowej i fałszowanie prawdy historycznej jako element wojny psychologicznej. W Estonii, która liczy nieco ponad 1 300 000 mieszkańców, 1/4 to Rosjanie. Moskwa próbuje manipulować nastrojami i dąży do podziałów w kraju. Rosja wciąż nie może pogodzić się z tym, że Litwa, Łotwa i Estonia nie są już w jej strefie wpływów. Za wstrzymaniem wiz turystycznych dla Rosjan opowiada się także Polska. Na ten temat poszerzenia sankcji wobec Rosji mówił na antenie telewizji Trwam wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Tuż po inwazji Rosji na Ukrainę Polska postulowała na forum Unii Europejskiej, by wstrzymać turystyczny ruch wizowy dla rosyjskich obywateli. Ograniczenia miały objąć zwłaszcza tych Rosjan, którzy jawnie popierają politykę Kremla. Skoro nie podoba im się Europa, skoro podoba im się autorytarny rząd, który morduje niewinnych ludzi, to nie powinno być dla nich drogi otwartej do Europy. Mówił w programie Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji Trwam wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Na poziomie europejskim zabrakło jednak jedności. Głównym hamulcowym były Niemcy. Polski rząd nie rezygnuje i opracowuje nową koncepcję. Będziemy tutaj dalej walczyć o to, będziemy także i budować koalicję tych państw, które są gotowe. Należą do nich m.in. Litwa, Łotwa i Estonia. Jak wskazał wiceszef polskiej dyplomacji, nasz kraj radykalnie ograniczył liczbę wydawanych wiz obywatelom Rosji, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. My tak naprawdę nie wiemy, kto z Rosji miałby tutaj nie przyjeżdżać, w jakim celu. Widać jak na dłoni, że Rosja ma agresywne zamiary wobec części państw unijnych. Więc dla własnego bezpieczeństwa uważamy, że tych wiz powinno być jak najmniej. Temat zawieszenia ruchu wizowego w Europie będzie poruszony na najbliższym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, które odbędzie się pod koniec miesiąca w Pradze. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała rosyjskiego szpiega. Jarosław A. zamierzał przekazać Moskwie informacje dotyczące obronności i bezpieczeństwa Polski. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Polaka podejrzanego o współpracę z rosyjskim wywiadem. Do aresztowania doszło na terenie województwa śląskiego na polecenie prokuratury krajowej. Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, że podejrzany zamierzał przekazać stronie rosyjskiej informacje dotyczące m.in. obronności i bezpieczeństwa państwa. Był też gotowy wykonywać inne zlecone mu zadania. W zamian za przekazywanie cennych informacji Jarosław A. oczekiwał korzyści majątkowych oraz pomocy w eliminacji osobistych wrogów. Według służb zatrzymany mężczyzna liczył na długotrwałą współpracę z rosyjskim wywiadem i zdawał sobie sprawę z nielegalnego charakteru swoich zamiarów. Podejrzany przyznał się do winy, obecnie przebywa w areszcie. Za zgłoszenie gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu grozi mu kara 8 lat pozbawienia wolności. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podwoiło swoje zyski. W pierwszym półroczu tego roku spółka zarobiła prawie 5 miliardów złotych. W pierwszym półroczu tego roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odnotowało przychody w wysokości 78 miliardów złotych. To 3 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk netto spółki za ten okres wynosi 4 miliardy 800 milionów złotych, jest 2-krotnie większy niż przed rokiem. PGNiG podkreśla, że wyższe przychody i zyski spowodowane są sytuacją energetyczną na europejskim rynku.
Głównym motorem wzrostu jest nasza działalność wydobywcza, co wynika nie tylko z rekordowych cen surowców, ale także zdecydowanego zwiększenia produkcji gazu na norweskim szelfie kontynentalnym. W pierwszym półroczu bieżącego roku PGNiG zwiększyło wydobycie gazu w Norwegii do ponad 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Rok temu było to tylko 390 milionów metrów sześciennych. Ogółem produkcja własna spółki wzrosła z 2 miliardów 300 milionów do prawie 3,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Aktywista Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut usłyszał nowe zarzuty. Białoruski reżim oskarża dziennikarza o działania wymierzone w bezpieczeństwo kraju. Andrzej Poczobut przebywa w białoruskim więzieniu od marca 2021 roku. Reżim Aleksandra Łukaszenki oskarżył dziennikarza o wzniecanie wrogości na terenie Białorusi. No niestety sytuacja z redaktorem Poczobutem jest bardzo trudna. Tutaj strona białoruska rzeczywiście wykorzystuje to jako pewnego rodzaju lewar nacisku, ale też śmiem twierdzić, że to jest formuła zemsty na Polakach mieszkających tam na Białorusi. Akurat Andrzej Poczobut był bardzo aktywny w przypominaniu polskiej historii, w przypominaniu polskiej kultury, polskiej tradycji. Teraz aktywista Związku Polaków na Białorusi usłyszał nowy zarzut, nawoływanie do sankcji przeciw władzom w Mińsku, co miało negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo Białorusi. Trzeba też spoglądać na to oczywiście przede wszystkim na to aresztowanie i podwyższanie kolejnych zarzutów wobec redaktora Poczobuta jak na sprawę polityczną. My będziemy oczywiście naciskać zarówno bezpośrednio w Mińsku, jak i poprzez organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, OBWE. Natomiast nie miejmy wątpliwości, panie redaktorze, że decyzję w tej sprawie podejmuje nie sąd żaden w Mińsku, nie żaden prokurator, podejmuje Aleksandr Łukaszenka. Zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wraz z Andrzejem Poczobutem reżim Aleksandra Łukaszenki zatrzymał w ubiegłym roku także szefową Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys oraz trzy działaczki stowarzyszenia. Ostatecznie kobiety zostały wypuszczone z aresztu. NATO zwiększy swoje siły pokojowe w Kosowie, jeśli dojdzie do napięć z sąsiadującą Serbią, zapowiedział szef sojuszu Jens Stoltenberg. Kosowo ogłosiło niepodległość od Serbii w 2008 roku. Od tego czasu na linii Belgrad-Prisztina nieustannie iskrzy. Napięcie rozgrzała ostatnia zapowiedź premiera Kosowa. Polityk chce, by etniczni Serbowie, którzy zamieszkują północną część Kosowa, a którzy nie uznają odłączenia się od Serbii, w ciągu 2 miesięcy wymienili swoje dokumenty i tablice rejestracyjne, wydane jeszcze przez serbskie władze. Decyzja ta spotkała się z protestem, wynikiem którego była blokada dwóch przejść na granicy kosowsko-serbskiej. Sytuacja uspokoiła się po tym, jak premier Kosowa pod naciskiem USA i Unii Europejskiej odroczył swoją decyzję. Nie rozwiązuje to jednak sytuacji. Niewykluczone, że może dojść do eskalacji napięcia. Podczas gdy sytuacja w terenie uległa poprawie, obowiązkiem wszystkich stron, w szczególności urzędników z Belgradu i Prisztiny, jest zapobieganie ponownej eskalacji. Wzywam wszystkie strony do wykazania powściągliwości i unikania przemocy. NATO nadal ściśle monitoruje sytuację w terenie. Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że jeśli zajdzie taka potrzeba, NATO jest gotowe zwiększyć swoje siły pokojowe w Kosowie. NATO podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczne środowisko i swobodę przemieszczania się wszystkim mieszkańcom Kosowa. Dziś w Brukseli dojdzie do spotkania premiera Kosowa z prezydentem Serbii. Nie zgadzamy się prawie w niczym, ale ważne jest to, że Serbia będzie się trzymać prawa międzynarodowego, rezolucji ONZ, karty ONZ, porozumienia brukselskiego i wszystkiego, co zostało podpisane. W dzisiejszych rozmowach uczestniczyć będzie także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. To były informacje dnia, kolejne wydanie w południe. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.